Miałem wieści ze Śląska, że jeden z moich bliskich przyjaciół zaczął spożywać chleb i wino podczas wieczerzy pańskiej, rozpamiątki, co nie jest w zwyczaju świadków, bo jak ktokolwiek był na pamiątce u świadków tej dorocznej, to przekonał się, że w większości zborów nikt nie spożywa ani chleba, ani wina. Ma to swoją jakąś tam podbudowę. No, nie będę mówić teraz o sile argumentów tej podbudowy, ale jakaś tam jest argumentacja, która by miała za tym przemawiać. No i ja osobiście jeszcze wówczas byłem mocno przekonany, że to jest słuszna idea, że spożywanie chleba i wina podczas wieczerzy pańskiej ma być tylko do tych, którzy należą do tak zwanego grona 144 tysięcy, z których na ziemi żyje no, około 10 tysięcy. Więc jak jest kilka milionów świadków, to tylko 10 tysięcy z tej grupy ma prawo spożywać symbole ciała i krwi Pana Jezusa. Ja do tego czasu żyłem w takim przekonaniu i kiedy się dowiedziałem, że mój bliski przyjaciel Samuel zaczął spożywać, no to poczułem sobie misję, żeby do niego pojechać i no, przekonać go, że błądzi. No i wybrałem się w taką pielgrzymkę do Chorzowa. Spędziłem z nim ładnych parę godzin, ale o zgrozo, efekt był odwrotny. To raczej ja zostałem przekonany, że argumenty, które mi się wydawały mocne na rzecz niespożywania chleba i wina podczas wieczerzy, są beznadziejnie słabe. Co mnie uderzyło w tej koncepcji? Kiedy Samuel powiedział, i później to do mnie trafiło przy głębszym studiowaniu Pisma Świętego, że nie ma ludu Bożego w Biblii, który by nie był związany z Bogiem przymierzem. Natomiast tak zwana Wielka Rzesza w nauczaniu świadków to jest wielomilionowa rzesza ludzi na świecie, która nie jest związana z Bogiem żadnym przymierzem. I tym się argumentuje, że skoro nie jest związana z przymierzem, jest tylko współpracownikiem tych, którzy są w przymierzu. Dziwne, tu są karkołomne dosyć wytłumaczenia, szukanie różnych analogii w całej Biblii, no jakoś no zaczęło mi brzmieć dziwnie, nienaturalnie, absolutnie to nie było to. Poczułem się jak człowiek rzeczywiście bez fundamentu. Bez jakiegoś korzenia, no bo bez przymierza. Człowiek bez przymierza z Bogiem chce być ludem Bożym. Jakim cudem? To wydawało mi się niemożliwe. No i takie myśli wówczas mi się mocno kłębiły, chodziły po głowie. No i to było do mojej świadomości taki dosyć spory cios. No i to jest, proszę zauważyć, sytuację. Ja jestem na świeczniku, ja odwiedzam zbory, ja nauczam zgodnie z wytycznymi organizacji, a tu nagle tak poważna wątpliwość, myślę, że to już ta wątpliwość wówczas graniczyła z pewnością, że powinno to być inaczej. Ma to bardzo wielkie konsekwencje dla Świadków Jehowy. Znajduje się ten artykuł w Strażnicy z 15 listopada 2014 roku. Jest to artykuł do studium i jest zatytułowany "Teraz jesteście ludem Bożym". Po tytule tego artykułu można by spodziewać się, że Świadkom Jehowy zostanie wpojone, czy utwierdzą się w przekonaniu, że to oni właśnie są ludem Bożym. Ale posłuchajmy, czego ciało kierownicze uczy ich naprawdę. Akapit 13, pod tytuł "Pójdziemy z wami". Odczytajmy go w całości. Z
poprzedniego artykułu dowiedzieliśmy się, że cudzoziemcy w starożytnym Izraelu mieli możliwość wielbić Jehowę w sposób cieszący się jego uznaniem, ale musieli to robić wraz z ludem sprzymierzonym z Bogiem. Podobnie sytuacja wygląda obecnie. Osoby, które nie należą do duchowego Izraela, muszą przyłączyć się do ludu Bożego, synów Królestwa, czyli namaszczonych duchem świadków Jehowy. Niby wszystko ok, ale warto głębiej zastanowić się nad tym, co tu tak naprawdę jest napisane. Do tej pory wydawało się, że wszyscy świadkowie Jehowy są ludem Bożym. A tu jednak wygląda sprawa nieco inaczej, że nie są ludem Bożym, że tylko namaszczeni świadkowie są ludem Bożym. Co to znaczy? Czy to ma jakieś znaczenie dla tych, którzy dotąd myśleli, że są ludem Bożym? Jak Bóg traktuje swój lud? W niektórych miejscach jest napisane, że Bóg będzie błogosławił swojemu ludowi, nie będzie pamiętał grzechów swojego ludu, że zawrze przymierze ze swoim ludem. Albo oni będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. Jak na przykład w Ezechiela 11, rozdział, werset 20. I tutaj jest pewna sprawa. Skoro Jahwe, czy Jehowa, jest Bogiem swojego ludu, czyli namaszczonych duchem świadków Jehowy, to kto lub co jest Bogiem 99% pozostałych świadków Jehowy, którzy nie są ludem Bożym, którzy tylko przyłączają się do tego ludu? Nie spodziewaliśmy się chyba czegoś takiego, że dojdzie do takiego właśnie absurdu. To jest rzeczywiście kolosalne, ma znaczenie, jeśli chodzi o pojęcie czy pogląd świadka Jehowy na samego siebie. Drogi świadku Jehowy, nie jesteś częścią ludu Bożego. Mojemu bratu zwróciłem uwagę właśnie też na ten artykuł. Napisałem mu, ile jeszcze, że właśnie w strażnicy teraz świadkowie Jehowy uczą się, że nie są ludem Bożym. Ile jeszcze potrzebujesz kłamstw, żeby naprawdę zacząć badać Biblię? Jak bardzo oni muszą cię zmienić, upodlić, zdegradować? I tak niestety jest. Także tyle. Mam nadzieję, że to otworzy oczy świadkom Jehowy, którzy dotąd myśleli, że są ludem Bożym. Nawet ten tytuł artykułu, teraz jesteście ludem Bożym, niestety jest zwodniczy, bo ciało kierownicze wcale tak nie uważa, że jesteś ludem Bożym. Czy nie lepiej przyjść do Syna Bożego, stać się naprawdę dzieckiem Bożym, częścią Izraela Bożego? Mam nadzieję, że te słowa, które tutaj są zawarte w tym artykule, otworzą wielu świadkom Jehowy oczy. Zostańcie z Bogiem. W tym samym mniej więcej czasie zacząłem czytać książkę Raimunda Franca Kryzys sumienia. Cały czas, podkreślam, byłem jeszcze nadzorcą obwodu, ale stronica po stronicy, jak zacząłem przeglądać wieczorami, to w poniedziałki, które miałem przerwę pomiędzy wizytą jednym a drugim zborze, doszczytywałem się w kryzysie sumienia. Czytywałem go także wieczorami, gdzieś na kwaterach, gdzie byłem w zborze. No i to był chyba moment taki już decydujący, że no bardzo niekomfortowo się zacząłem czuć, widząc, że jest sporo fundamentalnych rzeczy, które nie są zgodne z tym, czego naucza Biblia. Wtedy zaczęło do mnie tak coraz bardziej docierać. To, co mną motywowało, żeby zmienić zupełnie kierunek, to właśnie zrozumienie, że Słowo Boże w fundamentalnych kwestiach różni się od nauczania strażnicy. Ja z organizacji nigdy bym nie wyszedł, bo ja się tam bardzo dobrze czułem. Ja byłem goszczony, zapraszany, mile widziany, ludzie ze mną chętnie szli głosić i tak dalej. Gdyby nie Bóg otworzył mi oczy przez literaturę, bo
Największym wrogiem organizacji jest literatura. Oni najchętniej by ją zniszczyli, spalili, ponieważ ona opisuje to, co było w przeszłości. Gdy zestawimy to, to jest niemożliwe, aby Bóg raz na przykład Abadona nazwał Chrystusem, a drugi raz diabłem. To nie jest żadne nowe światło, to jest po prostu manipulacja. Człowiek, który wychodzi z organizacji, boi się wszystkiego i wszystkich, żeby go znowu ktoś nie zmanipulował. Organizacja wypowiedziała wojnę Panu Jezusowi. Po prostu Pana Jezusa zdegradowali do archanioła i kiedy poszedł do nieba, z powrotem przyjął imię Michał, bo tym Michałem, no i teraz czytając 1 Tymoteusza 2:5, że Jezus jest pośrednikiem, to powinniśmy mówić, że Michał jest pośrednikiem, ponieważ poszedł do nieba jako Michał, że wcześniej był jako Michał w niebie, jako archanioł i teraz znowu będzie jako Michał. I odrzucenie. W organizacji Jezus nie jest Panem. Nie ma zbawienia. Zbawionych w organizacji jest tylko 144 tysiące, bynajmniej tak uczą, nie? Oni są przekonani o tym. Natomiast tak zwana Wielka Rzesza nigdy nie dostąpi zbawienia, nie oczyszcza ją krew Jezusa Chrystusa, tylko poddaństwo i wierność niewolnikowi, wiernemu i rozumnemu, który się ustanowił sam, bo w liście do Efezjan, 4 rozdziale od 11 do 15, apostoł Paweł wylicza, że Pan Jezus ustanowił w Kościele apostołów, proroków, nauczycieli, duszpasterzy, ewangelistów i nie wymienia tam niewolnika wiernego i rozumnego. I w organizacji Mateusza 24, rozdział 45-47 z przypowieści zrobili najważniejszą doktrynę, że to jest ten niewolnik, którego ponoć Pan Jezus ustanowił, aby dawał pokarm na czas słuszny. Sam początek jest bardzo przykry, ponieważ jak wychodziłem od katolików, to ludzie normalnie w pracy ze mną rozmawiali, nie byłem dla nich jakimś wrogiem. Natomiast będąc w organizacji, pomagałem wielu ludziom. Były rodziny, gdzie mieli dzieci, którzy byli uzależnieni od alkoholu czy od innych, prawda, mieli problemy w małżeństwie, udało się to rozwiązać. I ci ludzie mieli wdzięczność, ale ze względu na to, że organizacja nie pozwalała im odpowiedzieć tylko dzień dobry, bo na drugi dzień cię nikt nie zna. Idą, jakbyś padł, to nikt by nie udzielił ci pomocy, bo walczysz z Bogiem, bo odchodząc od organizacji, to oni od razu tu mówią, to jest walka z Bogiem. Oczywiście wiemy, że to nie ma z Bogiem nic wspólnego. Jednakże muszę przyznać, że w ich publikacjach, jak i w głoszeniu, które wobec mnie stosowali i nauczaniu, po latach stwierdziłem, były wyraźne przykłady manipulacji. I przez te wszystkie lata miałem różne wątpliwości. Czytałem dość intensywnie Biblię i szereg wersetów nie pasowało do struktury doktrynalnej Towarzystwa Strażnica. Robiłem tak, jak wszyscy świadkowie Jehowy mają nakazane, kiedy miałem takie wątpliwości, szukałem w skorowidzach wersetów biblijnych Towarzystwa Strażnica odpowiedzi na wiele pytań, ale po jakimś czasie jednak i to nie zadowalało. Zapisałem sobie wiele tych pytań, wiele kwestii problemowych na kartce, zostawiłem w kopercie. Przyjaciele świadkowie Jehowy zachęcali mnie, żebym to zostawił na później, ale po jakimś czasie jednak te pytania nie dawały mi spokoju, modliłem się i tak mniej więcej w 1997-1998 roku przyszedł na mnie taki głębszy kryzys. I choć cieszyłem się bardzo dobrą opinią moralnego człowieka, przykładnego starszego zboru u Świadków Jehowy, gdzie w sumie byłem tam 14 lat starszym, jednak nie zadowalały mnie odpowiedzi Towarzystwa Strażnica. Łaknąłem głębszego pokarmu duchowego i zacząłem czytać Słowo Boże, które pokazało mi już bez pomocy strażnicy, że Chrystus jest prawdziwie Synem Bożym i Synem Człowieczym. Że w Nim, tak jak napisał apostoł Paweł, mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. I zobaczyłem, że On na pewno nie jest archaniołem Michałem, że w swej naturze jest odwiecznym Synem Bożym,
że nie zalicza się do stworzeń, ale wszystko stworzył. I ze względu właśnie na Chrystusa, ze względu na to, że organizacja Świadków Jehowy pokazywała go jako stworzenie, jako Archanioła Michała, zmuszony zostałem do odejścia z tej organizacji, choć było mi bardzo trudno, zostawiłem tam przyjaciół, ale wiedziałem, że Pan Jezus jest najlepszym przyjacielem i że ze względu na Niego muszę taki krok uczynić. I ze względu na Chrystusa to zrobiłem, ze względu na Chrystusa zostałem przez niektórych świadków zniesławiony, ale kocham ich nadal i pragnę ich zbawienia, modlę się za wielu z nich i wierzę, że jeszcze wielu Pan Jezus doprowadzi do prawdziwej wolności, do uwolnienia od grzechu, którego każdy człowiek potrzebuje, do prawdziwej nieśmiertelności i życia wiecznego w naszym Panu. I chciałbym powiedzieć Świadkom Jehowy, że to nieprawda, że są dwie klasy zbawionych. List do Efezjan 4, rozdział werset 4 mówi, że jesteśmy powołani do jednej nadziei. I dlatego tak naprawdę zbawienie jest dostępne dla wszystkich. Wieczerza Pańska jest dostępna dla wszystkich wierzących. Nowe narodzenie nie jest opcją, jest koniecznością dla wszystkich, którzy wierzą w Chrystusa lub chcą być zbawieni. Tak więc nowe przymierze jest dla wszystkich. I drodzy Świadkowie Jehowy, nie zadowalajcie się, kiedy ktoś wam mówi, że nie musicie być w nowym przymierzu, że wystarczy, że 144 tysiące są w nowym przymierzu. To nieprawda. Bez przymierza nie mamy podstawy prawnej do zbawienia. Nikt nigdy ze sług Bożych nie był bez przymierza. Abraham był w przymierzu z Bogiem, wcześniej Noe był w przymierzu z Bogiem, Izrael był w przymierzu z Bogiem i Kościół jest w przymierzu z Bogiem. Drodzy, oprzyjmy swoją wiarę nie na podłączeniu się do jakiejś grupy ludzi, którzy mówią, my wiemy, ale przez znalezienie się w Chrystusie, jak apostoł Paweł napisał w drugim liście do Koryntian, piątym rozdziale, w wersecie 17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Dalej Paweł wyjaśnia, że przez Chrystusa jedynie możemy pojednać się z Bogiem, gdyż On wziął na siebie nasz grzech, wziął na siebie całe nasze zło, żeby dać nam wszelkie dobro, żeby uwolnić nas od potępienia, od grzechu i od śmierci. I On nas jedna z Bogiem. I musimy do Niego przyjść, żeby oczyścił nas z grzechu i pojednał nas z Bogiem Ojcem. Jedynie w ten sposób możemy stać się prawdziwymi chrześcijanami. Kochani Świadkowie Jehowy, niech Bóg wam w tym dopomoże.